Dzień dobry wszystkim. Kolejny odcinek, kolejny tydzień, poniedziałek, ja się rozładowałem, następny załadunek mam o 13. Tak tylko na początek chciałem się wam pożalić trochę, że nie wiem jak to zrobiłem, ale ostatnio jedną z moich ulubionych koszulek, czyli tą, którą mam na sobie, podarłem gdzieś! No takie dziury! Gdzieś się rozcięła, podarła, no. Tymczasem zaczynamy kolejny tydzień, kolejny odcinek. Pyk! Siadam. Teraz dwie bardzo istotne rzeczy. Pierwsza to jest to, biorę reklamówkę, a druga to jest to. Tak, dzisiaj nie idę do Lidla na zakupy. Ja chciałem wam coś pokazać, bo stoi tutaj takie cudo, że o Jezus, jeździłbym. Ale uwielbiam takie hot hatche. A tutaj gościu sobie Swifta przerobił. Na ładnej feldze. Na takim Swiftem to można jeździć, nie powiem. Aż mu zrobię zdjęcie. A tu szacunek. Przyjechała sobie pani miatką. No niestety nigdzie nie mam moich bułek. Musiałem się tymi zadowolić. Są w normie takie bułki, które lubię, ale niestety nie w tej. No jest jeszcze nadzieja na lepsze pieczy. To właśnie zobaczymy. Piekarnia. Muszę wam powiedzieć, że w normie jakość warzyw i owoców pozostaje wiele do życzenia, naprawdę. Przynajmniej w tej. Tu są rzeczy godne moich zakupów. Zdecydowanie. Nie ma tak pizza na śniadanie. W kij zdrowo. Stwierdzam zdecydowanie, że podoba mi się tutaj. Zdecydowanie robi robotę. A teraz jedziemy się podstawić pod załadunek, bo załadunek mam o godzinie 13, jest godzina 11, czyli zdążę sobie zjeść na spokojnie i w ogóle będzie wszystko pięknie. Tak wyglądały zakupy w normie. Nieprędko wrócę do tego marketu, ponieważ jak się okazuje, w markecie, w którym robię zazwyczaj zakupy, rzeczy są świeższe, przynajmniej w Niemczech. Tutaj te gwinne grono spojrzałem, to aż mi się odechciało. No właśnie. I dotarłem już do Francji. Dzisiaj taki dzień w sumie bez jakiegoś ciśnienia, bo jedziemy tylko do Paryża. Ale po drodze muszę namierzyć parę rzeczy i parę rzeczy ogarnąć. Więc bujamy się powoli. Nawigacja mi pokazuje, że będę 21.30. Myślę, że będę w okolicach 23, biorąc pod uwagę nawet koło północy. Chciałbym pranie też zrobić jeszcze. Co prawda zostało mi tam półtora tygodnia w trasie, no ale no jeszcze jedno pranie mógłbym zrobić. Że no... Na razie jeszcze jadę autostradą, w okolicach Miluzy, dopiero wjechałem z Niemiec. Co dalej, zobaczymy. Proszę, proszę! Nasz wiadukcik w remoncie. Hmm.
No niestety nie było jak zaparkować, bo przez to, że była mijanka, to tam był straszny korek. I ogólnie dupa i kamieni kupa, nie? No więc chciałem wam powiedzieć o czymś, co ostatnio mnie strasznie gnębi. Tak troszkę psychicznie. Ale namierzyłem sobie McDonalda, więc idę do toalety. I wjeżdżając do McDonalda widziałem pralki pod marketem. Więc jeszcze pójdziemy ogarnąć pralki. Wtedy sobie usiądę, to do was pogadam. Uderza strasznie gorące powietrze, wam powiem. Herbata, na którą najdłużej czekałem w życiu. I jeszcze nawet nie zielona, ale spoko. Przynajmniej hajs rozmieniony. No a teraz coś wam pokażę, bo tęskniliście na pewno. Popatrzcie tam. No to nie jest lakowanie produktu, ale widzicie to, co się odbija w szybie? A teraz popatrzcie tam. Widzicie to niebo? To teraz wam pokażę jeszcze coś. Wiecie, co to oznacza, nie? No. Ale najpierw chciałem wam jeszcze powiedzieć o tym, o czym miałem wam dzisiaj powiedzieć. A tak mi schodziło. No, także to będzie kilkuminutowy wywód. No. To, o czym chciałem wam dzisiaj powiedzieć, wiąże się bardzo z wami, moimi widzami, ponieważ duża część z was podnosiła lament i głos o tym, jak zacząłem podnosić kontrowersyjne tematy. I po części się z wami zgodzę, że niekoniecznie to we vlogu powinno być. Natomiast pewne rzeczy musiałem powyjaśniać i uważam nadal, że nadal bym te filmy zrobił. Z tym, co mam teraz w głowie. Natomiast nie o tym będzie dzisiejsza mowa. Dzisiejsza gadka moja. Dzisiejsza gadka będzie trochę o waszej aktywności na tym kanale. Wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdemu się chce, nie każdy jest aktywny, niektórzy tylko oglądają, sam tak na wielu kanałach robię, nie zawsze mam czas komentować. Natomiast filmy, które mają największą aktywność, najwięcej łapek w górę, też tych w dół, najwięcej komentarzy, to są właśnie te filmy, na które najbardziej ludzie narzekają. Może nie wszyscy, ale część z was najbardziej narzeka. I wiecie, z jednej strony ja to rozumiem, wasz wnerwienie i tak dalej. Z drugiej strony natomiast ja lubię odpisywać na wasze komentarze, lubię czytać wasze komentarze, bo nie na wszystkie jestem w stanie odpisać niestety czasami, ale uwielbiam czytać wasze komentarze i wiecie, sprawia mi to ogromną frajdę, nawet jak miałbym wybierać, to wolałbym już czytać jakieś głupie komentarze niż nie mieć ich w ogóle. Natomiast są filmy, które uważam, że wyszły fajnie i dużo ludzi na przykład pisze, że o, fajny vlog i tak dalej. Natomiast na nich aktywność jest znikoma. I to się wiąże trochę z drugą rzeczą, o której chciałem wam dzisiaj powiedzieć, bo od pewnego czasu, oglądając te vlogi, montując je na bieżąco i oglądając je na bieżąco, odnoszę wrażenie, że to moje życie w trasie zrobiło się strasznie monotonne. Kiedyś mi się wydaje, że więcej się działo, albo po prostu czas mi leciał przez palce, bo siedziałem i grałem. A teraz bardziej zwracam uwagę na to, co robię w trasie. Może dlatego. Teraz wyciągnąłem takie wnioski, nie wiem. W każdym razie chodzi mi o to, że wiecie, przeglądając vlogi z ostatnich 3 tygodni, zauważyłem, że jest tak. Trasa, montaż, jakieś pranie, jakiś obiad. Trasa, montaż, jakieś pranie, jakiś obiad. Trasa, czasami do znajomych zajrzę. W weekendy nadrabiam z materiałem i to w zasadzie tyle. Widoki ratują te vlogi. Bo owszem, zdarzają się vlogi, gdzie mam coś ciekawego do powiedzenia i tak dalej, ale są takie dni, że nie mam nawet o czym gadać za bardzo. Jak nic się nie wydarzy w ciągu dnia takiego, co by przykuło czyjąś uwagę, to nic się nie dzieje. Była sprawa z tym lusterkiem, podniósł się wielki lament, że znowu auto rozwaliłem. To nawet nie była moja wina, ale okej, nie? Auto mogło gorzej skończyć, ja to auto wyratowałem tak naprawdę. Ale mniejsza z tym, zostawmy ten temat z boku całkiem. Chodzi tylko o sam fakt, że wiecie, gdyby nie to, to tak naprawdę znowu by się prawie nic nie działo. Chciałbym wam przekazywać trochę więcej rzeczy, ciekawostek, tylko że
jeżeli mało komentujecie te filmy, ja tak naprawdę też nie wiem, czego wy ode mnie oczekujecie, bo komentarz w stylu, że o, fajny vlog, super, pozdrawiam, jest miły, naprawdę jest miły, jest fajnie, nie, ale ja bym też chciał wiedzieć, żebyście wyrazili jakieś swoje zdanie, co wam się podoba, co bardziej, co wam się podoba mniej, a co wam się w ogóle nie podoba. Owszem, ja nie ze wszystkim muszę się zgodzić, bo są rzeczy, które na przykład mi się podobają i tego nie usunę z vlogów, ale miałbym lepsze spojrzenie, bo w tym momencie to, co się ludziom najbardziej nie podoba, komentują tylko marudy na tym kanale. A wszyscy inni stwierdzają, że jest super i okej, a ja wiem, że nie jest super do końca. Sam fakt, że ten kanał siadł strasznie, ja wiem, że zaraz też będziecie mówić, ale siadł ten kanał. Od momentu powrotu z Japonii przyrost subskrypcji jest znikomy, ilość wyświetleń może nie jest najgorsza, ale no, w sumie te ciekawe odcinki to jest w ogóle tragedia, po 7-8 tysięcy. I wiecie, zastanawiam się, jak to ugryźć, jak to zmienić, co może was będzie interesowało bardziej. O to mi chodzi. Inna sprawa, że do świąt to jeszcze tak będzie wyglądało, czyli dla was jeszcze po świętach kawałek. Ta moja trasa do świąt, dopóki nie zjadę. Natomiast święta będę intensywnie myślał nad tym, co zmienić trochę w moim grafiku dnia. Żeby to trochę urozmaicić i żeby to przede wszystkim dla mnie było ciekawsze. Bo jeżeli dla mnie dzień będzie ciekawszy i nie będzie tak monotonny, to wam też się będzie fajniej oglądać. Tak mi się wydaje. Bo jak na razie nadrabiam tylko montażem, żeby to w miarę ciekawie wyglądało jako całość, ale dzień czasami bywa tak nudny, że to jest po prostu nie do pisania. No, także to jest to, co chciałem się z wami... Także to jest to, czym chciałem się z wami podzielić. Jeżeli możecie, to nie wiem, piszcie komentarze, co wam się w tym vlogu podoba, co wam się w tym vlogu nie podoba, co byście zmienili. Była kiedyś taki moment, że dużo ludzi pisało, że więcej jedzenia, że więcej tego i tak dalej. Teraz staram się też wchodzić odważniej z kamerą do marketu, coś tam wam pokazywać. Nie zawsze jest to, ale staram się, tak jak dzisiaj z tą normą. W ogóle dzisiejszy odcinek będzie bardzo długi. Rozgadałem się. No, ale jeżeli możecie, to zostawcie pod tym filmem komentarze, co sądzicie w ogóle o tym kanale i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że nie części z was brakuje daily vlogów, ale no, nie mam je w domu. Natomiast będą niedługo, za jakieś półtora tygodnia dla was, za półtora tygodnia. I dla mnie w sumie też, bo będę kręcił za półtora, nawet nie, może szybciej. Zgubiłem się. No, ale ja będę za półtora tygodnia tego momentu, kiedy ja to kręcę. Także kilka daily vlogów się pojawi, to dość ciekawe daily vlogi, bo sporo się będzie działo. No i to na tyle, jeżeli chodzi o ten mój dzisiejszy wywód. Trochę się zastanawiam, co z tym kanałem zrobić, czy go dalej ciągnąć, czy podzielić go na dwie części może, czy zostawić to tak jak jest, czy skupić się tylko na transporcie, a na innym kanale ciągnąć inne rzeczy, bo Japonia nie będzie o transporcie. I tak, wiecie, od tygodnia się waham różnymi tymi moimi decyzjami i postanowieniami. Panu się już pranie wiruje, moje się jeszcze pierze. Także idę na szybko nagrać jeszcze zaległe Q&A. No i niebo się zrobiło ciemne. Timelapse się nadal cyka. I nie powiem, bo brakowało mi tego. Ale skoro ja już kończę swoją gadkę, no to timelapsik. Pyk! To love me.